Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Akrobatyka sportowa wydawać się może, że dyscyplina mało popularna. Na starcie jednak w zawodach Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży stanęło prawie 200 zawodników z 10 klubów. Niektóre konkurencje i kategorie cieszyły się bardzo małym zainteresowaniem. W innych startowało wielu. W skokach na ścieżce przy ranki stawały już 5-latki. Tę najmłodszą kategorię wygrała Alicja Witkowska. W grupie najmłodszych chłopców wygrał Tymoteusz Dyrcz. Kolejną konkurencją były skoki na trampolinie. Tu w pierwszym kroku, czyli grupie początkującej, triumfowali Matylda Nowaczyk i Marek Petriczko. Na deser można było się przyglądać konkurencjom zespołowym. Najlepiej spisali się przedstawiciele MDK Śródmieście i SS Altius Wrocław. Bardzo sprawnie udało się przeprowadzić rywalizację wioślarską. Na wodzie dopisała aura, bo choć nie tylko świeciło słońce, czasem pojawiał się też deszcz, udało się rozdać medale w kolejnych konkurencjach i kategoriach. W zawodach organizowanych przez Pegaza wzięło udział 5 sekcji. Oprócz gospodarzy ścigali się wioślarze Politechniki, UKS-u Millennium, Gimnazjum nr 15 i LO nr 11. Łącznie 31 dziewczynek i 26 chłopców w 15 konkurencjach. Najmłodsi mieli 12, najstarsi 18 lat. Rywalizacja była bardzo ciekawa. Wszystkie kluby stanęły na wysokości zadania i rzetelnie przygotowały się do zawodów. Z pierwszych miejsc cieszyli się m.in. Joanna Wójcik, Kinga Delimat, Mateusz Lędzion, Kacper Łukaszewicz. To w jedynkach. W dwójkach wygrywały załogi wszystkich przedstawicieli. Wioślarze spisali się na medale i te medale od WOM-u oczywiście najlepsi otrzymali. Na koniec odwiedzamy przedstawicieli tenisa stołowego. Rywalizację Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży rozegrano w 10 kategoriach. Było sporo pasjonujących meczów. W niektórych natomiast faworyci zdecydowanie dominowali i z kwitkiem odprawiali rywala. W najmłodszych grupach wygrali Zuzanna Gałka i Piotr Klimek. W kolejnych kategoriach u dziewczynek najlepsze były Natalia Malicha, Marta Hrabąszcz. U chłopców natomiast Dominik Kot, Michał Moczko. Później na starcie zameldowali się debliści z pierwszych miejsc. Cieszyli się Zuzanna Gaworska i Kinga Przylipska, Maciej Łuczyk i Grzegorz Błaszczyk, Adam Ucherek i Jakub Matkowski w grze mieszanej. Wygrali natomiast Marta Hrabąszcz i Maciej Łuczyk. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl.